Marszałek województwa Jarosław Dworzański odniósł się do zarzutów stawianych mu przez olsztyńską prokuraturę. Cztery z nich dotyczą przekroczenia uprawnień przy zatrudnianiu na stanowiska urzędnicze. Piąty – przyjęcia obietnicy korzyści osobistej w zamian za zatrudnienie krewnej byłego wicemarszałka województwa. Nie jest prawdą, że jest to naruszenie interesu publicznego, ponieważ ludzie ci ciężko pracują, znakomicie wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie, szukając pracowników na różne stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim, musieliśmy namawiać ludzi do udziału w konkursach, dlatego że bardzo ciężko jest dobrego pracownika znaleźć i zachęcić go do pracy w Urzędzie Marszałkowskim za wynagrodzenie takie, jakie można w tym sektorze publicznym uzyskać. Natomiast bardzo zabolała mnie osobiście sprawa uzyskania tej korzyści osobistej, bo to różnie w mediach na różne strony jest komentowane. I proszę zwrócić uwagę, że tą korzyścią osobistą, którą ja miałem uzyskać, jest jakoby głosowanie byłego wicemarszałka za przyjęciem listy rankingowej projektów w rozstrzygniętym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarzut o tym, że były wicemarszałek Jasionowski miałby warunkować swoje poparcie dla tej listy jakimiś prośbami, jest absurdalny, chociażby z tego względu, że na tej liście znalazły się, że tak powiem, projekty dwóch suwalskich szpitali. I marszałek Jasionowski był i bez niczego zainteresowany poparciem tej listy. Gdyby nie poparł tej listy, to rzeczywiście chyba nie miałby czego w Suwałkach szukać. Zarzuty usłyszeli także dyrektor gabinetu marszałka Zbigniew Nikitorowicz oraz członek zarządu województwa Jacek Piorunek, którego prokuratura oskarża o ułatwienie swojemu protegowanemu wygrania konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten konkurs został przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi regułami, które obowiązują w naszym urzędzie. Jeśli chodzi o tak zwane te rzekome przekazanie pytań, nic takiego nie było. Aczkolwiek rozmawiałem z kandydatem przed konkursem, ale nie w kwestii przekazywania pytań wraz z odpowiedziami, jak to jest w tym zarzucie. Zarzuty tylko teza, która wcale nie musi się w przyszłości potwierdzić. Zarzuty to także nie jest, proszę Państwa, wyrok. Więc tak jak w każdym praworządnym państwie, a Polska jest praworządnym państwem, głęboko w to wierzę, każdy obywatel ma prawo do obrony, każdy ma prawo do oczyszczenia się z tak postawionych zarzutów i jestem głęboko przekonany, że zarówno ja, jak i siedzący obok koledzy zostaną z tych zarzutów oczyszczeni. Prezydent, wójt, burmistrz. Jak dużą rolę pełnią gospodarze lokalnych samorządów w kreowaniu wizerunków miast i gmin? Czy umiejętnie wykorzystują dostępne im narzędzia promocji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przyniosło seminarium zorganizowane przez Podlaski Oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jedna ze szkół mówi, że połowa pieniędzy przeznaczonych na promocję gminy wydawana jest niedobrze. Tylko jest pytanie, która, tak? I my dzisiaj na dzisiejszym seminarium będziemy chcieli sobie odpowiedzieć, postawić takie pytanie i odpowiedzieć na nie. Jeśli prawdą jest, że połowa wydawana jest niedobrze, to która? Promocja miasta i gminy jest jednym ze sposobów wspierania ich rozwoju. Odpowiedni marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie czy większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Promocja jest bardzo ważna dla gmin. Bardzo ważna ze względu na dochody, ponieważ taka, myślę, szczególna promocja terenów
inwestycyjnych szczególnie przyciąga inwestorów. Poprzez stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy w 2001 roku stworzyliśmy możliwości inwestowania praktycznie na terenie całej gminy. I teraz poprzez to promocję, poprzez przygotowanie odpowiednio tych terenów, nie mamy większego problemu z inwestorami. Promocja jest bardzo ważna. Bardzo ważna jest promocja gminy, bardzo ważny jest wizerunek gminy, jak ludzie postrzegają tę gminę na zewnątrz. Bez promocji gmina nie będzie się rozwijała. Jeżeli chodzi o promocję w pracy samorządu, tak jak w każdym przedsiębiorstwie, ona jest bardzo ważna. Doczekaliśmy takich czasów, że każdy samorząd, jak to jest takie słynne powiedzenie, sobie rzepkę skrobie i jak ją naskrobie, tak będzie mógł się delektować i odżywiać. Zgodnie z długoletnią tradycją Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dokonało wyboru najefektywniej szkolących się gmin naszego regionu. Ich przedstawiciele odebrali nagrody za szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2010 roku. Wśród wyróżnionych znalazły się gminy Koryciny, Jaświły, Janów, Suwałki i Czeremcha oraz miasta Hajnówka, Sokółka, Supraśl, Choroszcz, Dąbrowa Białostocka i Białystok. My promujemy się, można powiedzieć, na dużej płaszczyźnie. Chociażby na miasto i gmina, natomiast to jest oczywiście na dużym 70-tysięcznym miastem, dlatego też promocja jest większa. Aczkolwiek też promujemy się po części wspólnie, gdyż te nasze, powiedzmy, granice tak, przenikają takie granice społeczne, że mieszkańcy czy turyści przyjeżdżający nie wiedzą, gdzie się kończy miasto, gdzie zaczyna się gmina. Także promujemy się na różnych płaszczyznach, na płaszczyznach jak również turystycznej, przyciąganie nowych turystów, no i oczywiście inwestycyjnej. No, chwalimy się tym, co mamy najlepszego, najpiękniejszego. Białystok coraz więcej ludzi odwiedza. Białystok staje się jak gdyby takim miastem, bazą, do którego się przyjeżdża i z tego miasta ludzie chętnie odwiedzają. Ci, którzy chcą odwiedzać miasto Białystok, chcą zarazem odwiedzać okolice, prawda? I wyjeżdżają z miasta Białegostoku do Tykocina, do Supraśla, do Białowieży. Nasze gminy, które są na peryferiach Polski, na peryferiach Europy, mają wiele walorów atrakcyjnych turystycznie, przyrodniczo, kulturowo. Natomiast jesteśmy terenem nieodkrytym. Ci, którzy do nas docierają, dopiero zauważają te bogactwo, które tu jest. I gdyby nie promocja, gdyby nie reklama, którą co prawda jeszcze może nieudolnie robimy, może za mało środków na to przeznaczamy, ale zaczyna pomału odnosić jakieś efekty i coraz więcej ludzi odwiedza właśnie Podlasie, Puszczę Białowieską, gminę Narewkę. Każde dziecko jest zdolne i może odnieść sukces. Trzeba tylko pomóc mu odnaleźć jego talent. To główne założenia projektu Pierwszaki realizowanego w całej Polsce przez grupę edukacyjną SA z Kielc. Przedsięwzięcie ma na celu wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z wykorzystaniem nowatorskich metod kształcenia. Kluczem podejścia do dziecka w tym projekcie jest teoria Howarda Gardnera, która zakłada istnienie co najmniej 8 odrębnych zdolności. Chodzi o to, by jak najwcześniej wykryć rodzaj inteligencji dziecka i wspierać jego rozwój. Jeśli na przykład dziecko ma problem z opanowaniem wiersza i ma problemy właściwie z tą edukacją językową, a lubi śpiewać, to wystarczy mu ten wiersz w jakiś sposób zrytmizować, ewentualnie dodać melodię, tak żeby ono śpiewało ucząc się. W województwie podlaskim w projekcie uczestniczą 2 placówki. Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Augustowie oraz Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku. Nasza szkoła przystąpiła do konkursu, który wygrała. W związku z tym uczniowie mają możliwość brania udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, również w czasie zajęć dydaktycznych. Korzystają z różnorodnych środków dydaktycznych, które mają zgromadzone w ośrodkach zainteresowań. Nauczyciele otrzymali środki dydaktyczne o wartości 15 tysięcy złotych. Są to m.in. meble, dywan, chusta animacyjna, zestawy logiko, gry zespołowe, pacynki, teatrzyk, mikroskop, instrumenty muzyczne. Na tych zajęciach pozalekcyjnych najpierw byliśmy
przeprowadzaliśmy diagnozę. Diagnozę, czym się one interesują, jaką mają inteligencję dominującą. I na tych właśnie zajęciach będziemy wzmacniać tą inteligencję dominującą, ale również będziemy pobudzać tą inteligencję, która jest słabo pobudzona. I jeżeli dziecko interesuje się sportem, a nie lubi zajęć językowych, będę starała się dawać ciekawostki sportowe, żeby ćwiczyło mówienie poprzez to, czym jest zainteresowane. Taki program nauczania jest bardzo dobrze oceniany przez pedagogów i rodziców. Pierwszoklasiści nabierają pewności siebie, są bardziej samodzielni. Nauka nie kojarzy im się ze stresem, tylko z odkrywaniem świata. Mi się najbardziej na tych zajęciach podobało te dzwonki. Podobają mi się najbardziej te z dzwonkami, bo gram na akordeonie. Mi najbardziej się podobał teatrzyk, dlatego że tam można wymyślić swoją wymyśloną bajkę. Mi się tak samo podobał najbardziej teatrzyk, no bo tam można wymyślić nową bajkę, na przykład jak kotek i piesek grają w piłkę. Mi się bardzo podobały te zajęcia, jak na tych dzwonkach grałam i na szczudłach mogłam zobaczyć, jak kot chodzi. Mi się podoba te z informatyką, bo można poznać, gdzie są zwierzęta na takich wyspach, tutaj jest globus. Mi się podobają zajęcia, bo mogę sobie ważyć im kota i myszkę. Projekt Pierwszaki, współfinansowany z pieniędzy unijnych, jest największym i najlepiej ocenionym projektem edukacyjnym w Polsce. Uczestniczy w nim co piąta podstawówka.